to wygląda? Jakie echo w ogóle. Wow, nie chciałbym tu spaść. Zobaczymy, co tutaj jest. O, tu można iść. Tutaj, drodzy widzowie, doszedłem w kolejne ciekawe miejsce. Dobra, idziemy na górę. Witajcie, widzowie. Witam was ten piękny dzień. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest teraz wszędzie i nawet na moim komputerze, który wyprodukował mi scenariusz tego odcinka. Mam go tutaj zapisanego, dokładnie na tej kartce. Scenariusz odcinka. Czym jest w ogóle sztuczna inteligencja? Jest to dość skomplikowane, ale jest taki program, nazywa się ChatGPT. I ChatGPT jest to, przeczytam wam w ogóle, jest to zaawansowany model językowy. Jego głównym celem jest generowanie odpowiedzi na różne pytania zadawane przez ludzi. A więc tak, zapytałem ChatGPT, dokładnie tak, napisz mi scenariusz na vloga do YouTube, w tym scenariuszu napisz, co mam mówić i kiedy. Jest to vlog z Urbexu po opuszczonej kopalni w Irlandii. I dostałem scenariusz. Scenariusz jest tutaj na tej oto pięknej karteczce. ChatGPT w ogóle fajnie odpowiedział. Odpowiedział mi w taki sposób. Oczywiście, chętnie ci pomogę. Oto przykładowy scenariusz dla vloga z Urbexu po opuszczonej kopalni w Irlandii. A w ogóle jak wam się podoba mój kapelusz i mój w ogóle strój? Poczekaj. How you doing? Także zapraszam was na odcinek. A więc tak, jedziemy. Wprowadzenie. Przedstaw się widzom i powiedz, że masz zamiar zobaczyć jedno z najciekawszych miejsc na twojej liście Urbexu, opuszczoną kopalnię w Irlandii. A więc tak, dobra, przedstawię się. Jestem Indiana Jones. Nazywam się Łukasz, tak naprawdę. To jest Aga. Tutaj nasz piesek Lili i jej stick, jalapeno stick. I jesteśmy z Polski, ale mieszkamy w Irlandii. Jesteśmy w pięknym miejscu w hrabstwie Sligo. Za nami jest piękne jezioro Glencar. Piękny dzień i idziemy zobaczyć naszą opuszczoną kopalnię. Zapraszam. Drugie. Droga na miejsce. Pokaż drogę, którą podążasz, opowiedz o regionie i zabytkach, które go otaczają oraz o historii kopalni, która kiedyś była jednym z głównych pracodawców w okolicy. Kopalnia jest to opuszczona kopalnia barytu. Została opuszczona w 1979 roku. Działała prężnie przez 85 lat, ale z powodów nieopłacalności została zamknięta. Baryt jest to minerał i jest on używany jako środek, na przykład, to jest taka ciekawostka, jako środek kontrastujący podczas badań przewodu pokarmowego. Baryt, minerał, ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Między innymi jako biały pigment w produkcji farb, gdyż ma kolor biały, jak sama nazwa wskazuje. Może nie nazwa, ale no, do czego jest wykorzystywany. Innym ciekawym rozwiązaniem są osłony przeciwko promieniowaniu rentgenowskiemu. Jedną z takich osłon w ogóle widziałem w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Link będzie w opisie tego filmu. Widzowie, dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy zaraz przy wejściu. Wejście jest dokładnie za mną, z tej strony. Trzeci. Przyjazd na miejsce. Pokaż opuszczone budynki i maszyny, które pozostały w kopalni. Opowiedz o ich celu, jak wyglądały w czasie, gdy kopalnia była w pełnym rozkwicie i co się stało, że tak się zmieniło. No, zmieniło się tak, że stało się to nieopłacalne. I po ponad 80 latach funkcjonowania kopalnia została zamknięta. Czwarty. Badanie terenu. Rozglądaj się po okolicy, pokazując dokładnie, jak wygląda opuszczona kopalnia. Pokaż, jakie maszyny i narzędzia były używane w czasie działania kopalni oraz jakie pozostałości zostały po dawnych pracownikach. Dobrze, także cały urobek na dół do strony Glencar został spuszczany na kolejce. Zostały tylko pozostałości.
Przejdźmy się w tamtą stronę, zobaczmy jak to wyglądało. Chodźcie ze mną. Na teren kopalni prowadzą dwie drogi. Jedna jest to droga szutrowa, ale przez teren prywatny. Druga natomiast to bardzo trudna przeprawa przez torfowiska i bardzo podmokły teren. Wybór drogi należy do Was. Nie wiem nawet co to jest. Ciężko powiedzieć co to mogło być. Wow. Ale to wygląda. Jakie echo w ogóle. Dobra, trzeba uważać po czym się stąpa. Pełno wody jest. Wow, ale klimat. Pełno wody. Okej. Tu jeszcze widać są tory. Po kolejce wąskotorowej tutaj jest jakiś głęboki dół. Ostrożnie. Zobaczmy co tu jest. Wow, pełno wody tam jest. Tam jest pełno wody. Jakie to głębokie jest w ogóle. Uwaga. Wow. Pełno wody. Tu jest pewnie wyjście na drugą stronę, bo tutaj w ogóle leci strumyczek, tylko żebym się tutaj nie wywalił. Wow, nie chciałbym tu spaść. Tutaj kolejna jaskinia. Zróbmy sobie jakieś selfie. Dobre, selfie nie jest złe, także trzeba sobie porobić jakieś szybko zdjęcia. W kopalni wciąż czuć ten klimat dawnych lat, kiedy to górnicy wydobywali ten cenny minerał. Właśnie jest jakaś odnoga. O, tu można iść. Ale powiem wam, jest tutaj taki dziwny pogłos. I naprawdę dziwnie tu jest. Dobra, idziemy. Muszę patrzeć uważnie pod nogi. Wow. Okej. Kończy się przodkiem. Czyli nie ma przejścia, jest zapadnięte. Wróciliśmy się do wejścia. Tutaj przyszedłem stąd. Tutaj widzicie, jest ten dół. A tutaj jest kolejny chodnik. Dobra. Idziemy. Wow. Co mi tu wieszali na tych łańcuchach? Może nie chcę wiedzieć, co mi tu wywieszali? Ale fajnie, ten to taki wielki jest chodnik. Jeszcze dużo sprzętu tu zostało. Został taki sprzęt do odwadniania. Także utrzymują. Nie wiem, czy dla turystów będą chcieli to zrobić, bo to... Ta kopalnia ma 80... kilka lat była wybudowana, ale... Od 40 już nie jest aktywna. Nic tutaj nie wydobywają. Ciekawe jak będzie, jak tutaj kogoś spotkam. Lepiej nie. Wiecie, tak teraz mówię, żeby sam sobie dodać otuchy. No, żeby tak lepiej się poczuć. Bo nie to, że się boję. No dobra, trochę się boję. Nie, o ja, one się jeszcze rozchodzą. Tutaj. I w tą stronę. Zobaczmy, co jest tutaj w tym małym. O ja, ale tu jest dodzi.
Ja cię kręcę. O, dobra, tutaj się pokazał baryt. Widzisz, jeden biały. I tutaj po tych schodkach można tam zejść. To strasznie wygląda niebezpiecznie. Przepraszam, widzowie, ale nie zdecydowałem się zejść niżej. Oj. Okej, dobra. Tutaj się nie przejdzie. Tu kolejny chodnik rzeczy. Czy tam można wejść? Nie. Koniec. Stalaktyty? Stalagmity? Coś w ten deseń. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Ale ja już wam powiem, co tutaj jest. Strasznie dużo wody. Jeżeli tutaj ta tama wypuściła, to tutaj by było strasznie dużo wody. Czy tam można dalej iść? Chyba nie. A tutaj, drodzy widzowie, właśnie to jest baryt. Te tutaj kawałki. Zobaczcie, jak połyskują się, świetne. Tak to wygląda. Dokładnie tam zawał się zrobił, czyli odpadły właśnie kawałki tego barytu, którego całkiem sporo widać jeszcze tu jest. Tutaj, drodzy widzowie, wyszedłem w kolejne ciekawe miejsce. Zobaczcie, jak wyglądał strop. Czyli są położone takie pale, bale, wbite są tutaj w bok. Na górze jeszcze jeden położony, tak żeby utrzymać, tutaj widzicie cały ten strop. Żeby to wam się nie zawaliło na głowę, ale i tak tutaj się zawaliło, tam widzę, prześwituje światło. Wow. Wow. Okej. W górę. Sorry, trochę zasapanie, ale tutaj kamera tego pewnie nie oddaje, jak zwykle. Ale tutaj jest dość wysoko. Jest jakiś klif pewnie. Dobra. Wow. Ale tutaj. No dobra. Tutaj mi się nie uda wejść. Nie, nie, nie. Nie ma szans. Zobaczcie, jak to jest pod górę. Nie, nie ma szans. Tu jest jakiś pewnie do pomocy. Ale gdzie? To jest za wysoko. O, zobaczcie, tam jaka struktura się trzyma. W tym momencie uznałem, iż wyczerpał się mój limit odwagi chodzenia samemu i czas wychodzić. Podsumowanie. Podsumuj swoje wrażenia z wizyty w kopalni. Opowiedz, co ją wyróżnia spośród innych miejsc, które dotychczas odwiedziłeś oraz czy warto tam pojechać. Według mnie jedno z ciekawszych miejsc, bo jest za darmo. Wszystko, co jest za darmo, jest najlepsze na świecie. Kopalnie możecie zwiedzać za darmo. Trzeba tylko przejść przez torfowisko. Jest dość ciężko. Jest dość ciężko tutaj dotrzeć. Można iść drogą, ale trzeba wtedy iść po prywatnym terenie. Ja tutaj doszedłem z parkingu na Glencar. Link oczywiście będzie w opisie filmu. Jeśli się podobało... A, właśnie, jeśli się podobało, to jest następny punkt. 6. Zakończenie. Dziękuj widzom za obejrzenie vloga i zachęć ich do subskrybowania twojego kanału oraz komentowania i udostępniania filmów. Ten podpunkt bardzo mi się podoba, także zachęcam was serdecznie. Zachęcamy was do subskrybowania. Lajkowania. Dzięki. Zakończenie. Czyli podpunkt. Przepraszam, ja tutaj próbuję rozmawiać z moimi widzami, a wy mi tu przeszkadzacie. Wow, jedna owca pływa. Nawet nie wiedziałam, że owce pływają tutaj w tym jeziorku. Jest owca i sobie tam pływa. Dobra, to już jest za blisko. Nie, chodź!